nie miałem nigdy takiej fazy. Siemka, witam w kolejnym odcinku Isaaca. Gramy sobie taki temek na start. Gramy sobie Tainted Isaaciem i próbujemy pokonać bestię. Celem jest odblokowanie zgliczowanej korony. Pewnie będę grał, aż przejdę, więc może być dłuższy odcinek, chyba że uda się za pierwszym razem. Przydałby się, nie wiem, jakiś piggy bank, to może byśmy sobie zarobili tyle kasy, że będziemy każdy item mogli kupić. Tutaj chyba na razie nie ma jak. A zrobię tak, na początku niech będzie. Dobra, 5 monetek. Kupię to, dodatkowy sklep zawsze się przyda, jeszcze tak wcześnie. Co tu mamy? Polaroid. Ale raczej nie zarobimy na niego, szkoda. Bo byśmy mogli sobie negatyw zostawić, co dałoby nam plus damage. A nie zajmuje nam slota na Tainted Kane, więc przydałby się zawsze taki itemek. A w drzwi po prostu Polaroida byśmy wsadzili. Szkoda tylko, że na bestii bomby, jak będziemy stawiać, no to będą spadały do lawy. To nie będziemy mogli za bardzo się leczyć. A jeszcze range down. A, ale tutaj tego bosika to możemy w sumie na jedną bombkę zabić. Przyda się nam dużo czerwonych serc w tym ranie. Tutaj. Dobra, wezmę to. Zwiększona szansa na Devil i Angel Roomy. Na tym piętrze to tyle. Idziemy dalej. No i zapraszam na Discorda. Już jest zaktualizowany link. Trzeba będzie chyba kupić Nitro, czy tam poziom serwera, żeby nie trzeba było co tydzień zmieniać linku, tylko był stały. No i tutaj mamy kubka albo Dark Boom. Bierzemy Dark Booma. Odda nam pewnie, jak dużo serc będzie wpadało. A tutaj te piguły. No spróbujmy. O, znowu range down. Zaraz będę chyba w melee range musiał ich bić. A tutaj tears up chociaż. A, muchy. Dobra. Kurde, musiałem jeszcze dostać. Zastanawiam się też, czy nie zagrać jakimiś postaciami na modach, ale najpierw chyba pogramy jeszcze tymi zwykłymi, bo nawet nie ograłem każdej postaci po razie. A potem może raz w tygodniu jakąś postać na modach się zagra, albo jakieś mody po prostu. Myślę, że to będzie fajna odmiana. Kurde, jeszcze tutaj pod koniec. 11%. Nie ma. Bierzemy to. Eyedropy zawsze są ok. Skoro idziemy na bestię, to nie musimy się śpieszyć. Możemy sobie wszystkie piętra wyczyścić. Jak najwięcej monet zebrać i spróbujemy może w tym drugim sklepie coś fajnego. Dobra, co tu mamy? O, dusza Isaaca, ale chyba tego nie chcemy. Wysadzę, może kasa z niego wypadnie. Dobra, dusza Bethany. A, zapomniałem. Co mnie tu uderzyło? Jeszcze ten mi serce zabrał. A, dusza Bethany, 6 monet. No weźmy to. Bo na inne itemy i tak chyba nie uzbieramy tutaj kasy. Tego możemy jeszcze wysadzić. Nie dał nic, szkoda. Mini bosik. Dobra, jak... O! Tutaj... Całe piętro. No ja weźmy HP. Bo tak jak mówiłem, będzie nam się HP przydawało tutaj, jak mamy tego piromaniaka. Jeszcze coś na wybuchy, żebyśmy byli nieśmiertelni. To już w ogóle na pewno byśmy bestie zrobili. Ale zobaczymy, jak to wyjdzie z następnymi itemami i piętrami. A to... Te kanały chyba nie, odpuścimy. Jak ten ranik nie wyjdzie, no to w następnym będę na kanały wchodził. Ogólnie to dzisiaj mam więcej czasu wolnego, to sobie pewnie ponagrywam kilka odcinków na zapas. Siądę, pomontuję i będę miał trochę luźniejszy tydzień. W tym tygodniu na Discordzie harmonogram będzie, jak wcześniej. Tylko trochę pozmieniam, tylko muszę jeszcze to dopracować, żeby to jakoś sensownie wyglądało. No i nową grę wprowadzę. Przeglądarkową, Margonem. Kiedyś nagrywałem, ale to naprawdę bardzo dawno temu. A gra się sporo, no można powiedzieć, że sporo od tamtego czasu zmieniła. Myślę, że fajnie będzie sobie tak wrócić i może ktoś się znajdzie, kto będzie to oglądał. A jak nie, no to raz w tygodniu wrzucić nie zaszkodzi. Pewnie w niedzielę będę odcinki z tego wrzucał.
Tylko muszę się jeszcze nad formatem zastanowić. Dobra, tutaj bierzemy to, najwyżej wymienimy później. Nad formatem zastanowić, jak to, żeby jak to jakoś to wyglądało, no bo takie chodzenie i ekspienie, no to nie wiem, czy będzie pociągające do oglądania, chociaż zobaczymy. Trochę misji się porobi, niedługo pewnie będzie event wielkanocny, wcześniej walentynkowy. Coś tu jeszcze jest? A, jeszcze tutaj na górze. Ach, nienawidzę tej piguły Excited. Czasem jest fajne, jak długi pokój i wolno to idzie. Ale tutaj to bez sensu. Tu na tym bosiku to mogłaby się ta pigułka aktywować. Zaraz, te bomby mnie nie biją nawet. 46%, fajnie jakby się udało ten Devil Room. Ta, bomby nic mi nie robią. No i Palworda też chyba. Albo będę raz w tygodniu wrzucał, albo... No maksymalnie dwa, więcej chyba nie. Bo niedługo i tak chciałbym przestać już nagrywać tą grę, chyba że jakieś aktualizacje wejdą. Fajna gierka, ale chyba bardziej na streama, bo tak żeby ponagrywać to wszystko tam wolno się robi. Musiałbym siąść chyba i pogrindować. Albo narobić tych kulek i cały odcinek Pokemony łapać, to może by się wbiło kilka leveli. Dobra, no i pad. Udało się. Tutaj, co jest lepsze? Dobra, weźmiemy to, bo dostaniemy jeszcze serduszka. No i ten diabełek niech sobie weźmie. Tutaj. To jest fajne, ale... Nie na tyle, żeby tracić szansę na Angel Room. Szukamy jeszcze sklepu i sobie wyczyszczę te pokoje, co zostały. 24 monety. To jest dobry itemek, ale nie mamy jak na to uzbierać chyba. Spróbuję jeszcze zrobić coś takiego. Nadal, połowy nam brakuje ponad. Dobra, prościutko na bossa trafiłem. A, jeszcze ten. O, to chwilę to potrwa. Mamy. Będzie Angel? Nie ma. Dobra, damage, tylko taki słaby damage, ale... No weźmy go. Teraz Tirsab by się przydał. I z tą szóstką damage'a już nie jest tak źle. Tylko teraz, co byśmy chcieli wymienić w razie co? Chyba tą maskę. Jeszcze ani razu mi serca nie dała. Chyba weźmiemy prezencik, ale jeszcze zajrzę tutaj. O, to. 70 monet, już widzę jak uzbieram tyle. O, tutaj też za bardzo nie ma co wziąć. Dobra, bierzemy prezencik i spróbujemy go użyć może w Angel Roomie jak siądzie. No i chyba tyle. Jeszcze wysadzę tego ludka. Dwie monetki, ale... Dobra, bierzemy serce, bo na itemek i tak nie uzbieram. Tutaj możemy powysadzać sobie tych ludków. Jeszcze HP, może diabełek coś da. Pigułka. O, Infested. W końcu Treasure Room. Na samym końcu był. Dobra, czy będzie coś lepszego, żeby ten itemek wymienić? Dobra, weźmy to. Lubię ten itemek w sumie. Zmienia łzy i czasem to fajnie może damage zwiększyć, albo wybuchnąć. Chociaż wybuchy nas nie biją. Bo często na tym itemku mi się trafiają te wybuchające łzy. Trafiło się piętro XL jeszcze, to ostatnia szansa na Devil albo Angel Room. O, mały Isaac. Zamienimy chyba grzybka na niego. Dusza Lilith? Nie wiem, ze skrzynki wypadła czy z mobka? A, dała mi kostkę. Ale dobra, kostka się przyda, zawsze może jakieś te pociski poblokuje. Trochę monetek mamy, to może w sklepie coś trafimy fajnego. Dobra, mamy tutaj The Fool. Bierzemy, żeby na tą bestię wejść sobie. Jeszcze Chariot, ale nie wiem, czy nam się przyda.
Dobra, jak się tepniemy z matki i nie będziemy mieli nic w zamian, to sobie przyjdziemy tutaj po tego chariota. Pierwszy treasure room. Co tutaj? Odporność na wybuchy. Czy nam się teraz przyda? Chyba nie. I tak mamy piromaniaka. Kurczę, jakbyśmy się tutaj dostali, to bym wziął sobie tego Tearsapa. Może nawet zamiast tego cake'a albo sklepu. Bo sklep już się i tak nie przyda. Dobra. Zaraz sobie tam wejdziemy. Tylko najpierw znajdziemy sklep i później to weźmiemy. Bo jeszcze raz może nam się pojawić przecież. Dusza Izaka, weźmy to na razie. Dobra, pierwszego bossa zrobimy, a na matkę jeszcze nie będziemy wchodzić. Trochę mały damage mamy. Albo mi się wydaje. Może ten boss jest taki tankowaty po prostu. Dobra, i co tu mamy? HP albo użyjmy ku. Aha, dobra. To weźmy to i z powrotem to. Karta, żebyśmy na matce mogli wejść. W końcu, już myślałem, że nie znajdę tego treasure roomu. To jeszcze zostało nam znaleźć sklepik. To najpierw tutaj. A z tych itemów... No nie za bardzo. Może ta klepsydra, ale to jak zużyjemy prezent. Dobra, serduszka. I tutaj co mamy? Diplopia. I Diplopia chyba będzie lepsza, jak dostaniemy Devil Room. Użyjmy prezentu tutaj. Podwójnie? Ciekawe, czy Diplopia zadziała podwójnie. Wątpię, ale jakby zadziałała, to byłaby fajna. Bo wiem, że ta bateria samochodowa nie działa na spryskiwacz. Bo próbowałem i nie spełniło dwóch, niestety. Ale to w takim razie... Chociaż nie. Pójdziemy na matkę. Jak będzie Devil Room albo Angel Room, używamy Diplopii. Wychodzimy z niej. I zamiast baterii samochodowej używamy, znaczy bierzemy sobie te perfumki, co tam zostały. I tak będzie chyba najlepiej. Kurde, przyciąga łzy to w środku. Jeden HP aż. To też mnie uderzyło. Nie wiem, strasznie długo to idzie i jednak ten torcik, to ciasto wymieniam. Żebyśmy zaraz nie stracili szansy na ten Devil Room. Dobra. Chociaż teraz się trafiają jakieś lepsze łzy, co robią damage chociaż. Udało się, jest to. Dobra, bierzemy negatyw, wchodzimy tutaj. Spacja. O! Dobra. Zapomniałem, że to tak zadziała. Bateria wypadł. Pyk. A, i tamto nam zabrało drugie. Ale dobra. To slowuje, a to nam daje chyba tears up. Tak, daje. To ten już nam się też nie przyda. Czy będziemy mieli kluczyk albo jakiś item do wyboru? Sprawdźmy. Czy tak będzie? Nie, szkoda. Dobra, to idziemy stąd. Tu już nic nie ma. Wracamy teraz po chariota. To było chyba na tym piętrze. Tak, tutaj. I idziemy po te perfumki zamiast tego ciasta. Nie chcę tego ciasta jednak. Niech wynosi się stąd. Dobra, pyk. No i tak idziemy na bestię. No nie wiem, czy to jest dobry buildzik. No nie jest najgorszy, ale też nie jest jakiś super. No i damage nam zaraz spadnie, no bo negatyw zabierze nam. 15 damage'a, no okej. Okay. A, jeszcze tutaj możemy itemek sobie znaleźć jakiś. No ta, zapomniałem o tym. Tutaj. Kurczę, to mogłem tego diabełka zostawić. Ale co stąd wywalić? No nie wiem, na razie niech będzie tak jak jest. Któryś jeździec chyba robi wybuchy. Nie wiem, czy nie ten trzeci.
Jeśli tak, to będziemy mogli na nim się podhealować do maksa przed bestią. Może jakiś item na spacji będzie, zobaczmy. Nie, to tego jednak nie chcę. Wolę chyba z tym damage'em zostać. I teraz cały czas będą czerwone serca leciały, jak nie mamy tego diabełka, nie? A, tutaj jeszcze po pół HP mi zabierają. Myślałem, że tutaj już cały. No i tutaj. Czy coś chcemy? Na razie to zostawię i zobaczymy, co będzie w sklepie. Ale wejdę sobie od razu na bossa. A nie, tutaj nie ma bossa. I drzwi znikają, zapomniałem o tym. W sumie to chyba nie wiedziałem nawet o tym, że tu drzwi znikają. No dobra, sklep odpuściliśmy, szkoda. No, nawet ten pentagram za ołówek mogłem wymienić. Bo wszystkie te łzy z ołówka byłyby tak samo homing. Tutaj jeszcze też mamy jakąś małą szansę na itemek. Może coś fajnego się znajdzie jeszcze po drodze. Dobra, tu będzie jakiś itemek. Ta, wysadził się, a nie itemek. Jeszcze chciałem tą bombę popchać, to jakoś w nim się zrespiła, że nie mogłem. Dobra, druga próba. Stanę sobie jakoś. O, dobra. Kurczę, szkoda, że nawet na HP żaden itemek nie poleciał. Ten lak nam zostanie, czy nie? Nie, szkoda. Dobra, w końcu wchodzimy do domu. Tu jeszcze może jakiś itemek na nas będzie czekał. Same HP. A tutaj? Monetka. Dobra, to idziemy od razu się przespać. Jeszcze ze skrzynki może będzie na spację itemek. Chociaż nie wiem, jaki tam mógłby być dobry. A tutaj chyba wolę ten drugi, na HP przynajmniej. I wracamy do tego. Dobra, idziemy spać. Pierwszy dogma do pokonania. Wolałbym Chariota tu nie używać, ale zobaczymy, jak to wyjdzie. Chociaż tutaj mogę sobie jeszcze spokojnie bombek używać, no bo nie wpadną do lawy. Dobra. Laser ominięty. Nie, tutaj dostałem, szkoda. Strzeli laserem. Kurde, jakoś dziwnie strzela tym laserem teraz. O, nie uleczyła mnie ta bomba, szkoda. Dobra, postarajmy się tutaj już nie dostać. Nie może użyć bombek do uleczenia się. Jak będzie okazja. Nie, ta bombka mnie popchnęła tam. Dobra. Fajnie, że się firuje. Dobra, to teraz mantla dostaniemy. Mam nadal Chariota. Ale nie wiem, czy w sumie jaki jest moment, żeby go użyć. Zobaczymy. No i tutaj bombki. Da radę uleczyć mnie? Da radę. To nie jest jeszcze źle. Można powiedzieć, że dodatkowe 2 HP z bombek mamy. Myślę, że bestia jest pokonana. Przejść tylko jeźdźców i z górki. Pierwsza pokonana i mamy mantla dalej. Teraz druga przeszkoda. Dobra, mantla straciliśmy. Tego robaka, żeby tylko nie wysłał. Jak ostatnio było. Tutaj bestia, znaczy kolejna przeszkoda pokonana, ten jeździec. I ten będzie bombą chyba rzucał. Spróbujmy się uleczyć tym. Nie wiem, czy to nas leczy. Leczy, ale ciężko tak zrobić, żeby nią nie dostać. Dobra, to tutaj niepotrzebnie kombinowałem. Straciłem chyba ze 3 HP tym.
Pożyję tego. Dobra, szybko się leczyć. Póki mogę. Myślałem, że zdążę to zniszczyć. Chyba lepiej tego unikać. Serio? Tutaj te duchy trzeba unikać. To jest chyba w miarę proste. A tutaj co się dzieje? Dobra, na szczęście się udało. 3,5 HP bestia. Spróbujmy. Fajnie, jakby się udało. Dobra, schodzi w miarę okej chyba. Chociaż nie za szybko. Ale tutaj w miarę łatwo się unika tych jej fal. Tu skupić się na unikaniu i cały czas strzelać w prawo. O, kurde. Dobra, i zaraz pewnie przerwie walkę, bo będzie druga fala. Znaczy druga faza. Co jest? Nawet nie wiem, co mi zadało tak obrażenia. Nie miałem nigdy takiej fazy. Nie wiem nawet, co to robi. Dobra, chyba widzę, ale jak zaraz wyskoczą jakieś łzy, to nie uniknę tego. Okej. Nie, no co on robi? Tak dziwnie jeszcze bestia nie walczyła. Tylko na głowę, niech mi coś nie spadnie, proszę. Końcówka, proszę. Udało się. Ale było naprawdę tak na farcie, jak nie wiem co. Ale zgliczowana korona, już widzę, że odblokowana. Udało się. Dobra, to można powiedzieć, że run i odcinek udany. Miało być do wygranej, więc udało się za pierwszym razem. Zostało Mega Szatan i Matka. Dobra, dziękuję za oglądanie i zapraszam do następnych odcinków. Cześć!